To już ostatnie przygotowania. Ostatnie, już zaraz będziemy już, jeszcze trochę. O, macie 20 minut do nędzenia, to jeszcze. Się poje. Trzeba jeszcze się pojeść cośkolwiek. Nie? Jakie przewidywania? Pogoda wam sprzyja dzisiaj? Pogoda jakoś tak się trafiła, nie? Zapowiadali, że będzie pana, może. Jeszcze dużo czasu mamy. Sędzia główny zawodów Jadwiga Ficer. Pani Jadziu, ilu zawodników? 45 jest zawodników. Z tego co słyszałem, to najdalej przyjechali aż z Chojne, ale są też i z innych miejscowości. Tak, Goleniowa, Police i ze Szczecina. Ach, i Pyrzyce, przepraszam. Trochę wiaterku jest, ale tutaj panie z Zawyspy mają dobrze. Tak, tu jest pięknie, po prostu prawie że bezwiecznie. Z prawej strony, gdzie seniorzy startują, jest jednak troszeczkę wiaterku i to jest tak bardziej uciążliwe. A tu mają bardzo dobre warunki juniorzy i kobiety. To jest dopiero pierwsza tura. Tak, to jest pierwsza tura. Czterokrotnych zawodów o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu Szczecin. Już mamy pierwszą godzinę łowienia za sobą. Niektórzy zawodnicy mają sporo szczęścia. Szczęście szczęściem. Szczęściu trzeba pomóc. Wiadomo, dobra zanęta, ilość robactwa wpływa na to, że można złapać naprawdę sporą rybkę. No, nie zdołałem niestety sfotografować, ale tam padł troszeczkę dalej w prawo od nas taki jaś około kilograma, więc to już jest dobry wynik. Tak, kolega Marek Pawłowski właśnie wyciągnął takiego jazia 40 parę centymetrów, gdzieś około kilograma. No, waga pokaże, ale tak na oko to rybka służy. Czyli dobre otwarcie, jeśli chodzi o kilogramy. Tak, spokojnie, to jest bonus, który preferuje dobre miejsce w sektorze.